Cześć, dzisiaj poznamy znowu trzy słówka, które są ze sobą powiązane. Zaczynamy oczywiście od czasownika. Dzisiaj naszym przewodnim czasownikiem będzie czasownik schreiben, który oznacza pisać. Możemy na przykład powiedzieć ich schreibe einen Brief. Ja piszę list. Albo das Wort ist falsch geschrieben, czyli to słowo jest źle napisane. Od czasownika schreiben, czyli pisać, mamy rzeczownik das schreiben, co oznacza pismo. Czyli jak słyszycie schreiben und das schreiben, brzmi to słowo tak samo, tylko rzeczownik oczywiście pisany jest z dużej litery. Możemy na przykład powiedzieć ich habe ein schreiben bekommen, czyli otrzymałam pismo. Ein schreiben, das schreiben, pismo. Albo w liście, w mailu możemy na przykład napisać, zacząć naszego maila od ihr schreiben vom 15. maj, czyli pani pismo z dnia 15 maja. I tak dalej, możemy kontynuować nasze zdanie, czyli das schreiben to pismo. I trzecie nasze dzisiejsze słówko to die Schrift. To także pismo, ale pismo, charakter pisma. To w jaki sposób piszemy, czyli na przykład a jej pismo jest nieczytelne. To jest właśnie die Schrift, das Schreiben, to pismo, które otrzymujemy, tak? W takim znaczeniu bardziej list. A tutaj die Schrift to pismo nasze. W jaki sposób piszemy czytelnie, mniej czytelnie, wyraźnie, czy też nie. Możemy na przykład powiedzieć seine Schrift ist kaum zu lesen, czyli jego pismo można ledwo odczytać. I to wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam Was jutro do kolejnej lekcji, w której poznamy kolejne powiązane ze sobą słówka.